widzimy twoje zdjęcia, Maciej. Także zaraz sobie przejrzymy wszystkie po kolei. Dobra. Jakbyś nam mógł opowiedzieć, jakby co fotografujesz, co to są za fotografie, dlaczego, po co i jak. Więc jeżeli chodzi o te moje fotografie, no to to jest taki street w czystym wydaniu, czyli tak naprawdę to, co gdzieś tam spotkam po drodze gdzieś albo po drodze nigdzie, no bo tak naprawdę często biorę też aparat i po prostu idę przed siebie bez celu i na nic konkretnego się nie nastawiam. I taki też jest w sumie mój styl fotografowania, że ja nie szukam czegoś konkretnego, tylko po prostu mam oczy szeroko otwarte i jeżeli mnie przykuje albo jakiś ciekawy pattern, albo jakieś ciekawe światło czy sytuacja, albo nawet ludzie ułożeni w jakiś ciekawy sposób, to po prostu staram się to uwieczniać, więc tak to wygląda z mojej strony. No i te wszystkie zdjęcia to są po prostu single i gdzieś tam właśnie to jest trochę to, czego pewnie będę w najbliższym czasie szukał w swojej fotografii, bo gdzieś tam do reportażu będę próbował podchodzić. Natomiast mam problem ze znalezieniem tematu odpowiedniego dla siebie, tak żeby się gdzieś tam na tym skupić. Co prawda z tych moich singli też być może niebawem będę mógł stworzyć jakąś serię, bo tego się robi coraz więcej. Też, żeby wybrać 30 zdjęć, było mi dosyć trudno z tego mojego zbioru. W końcu mi się udało. Na początku w ogóle jak miałem wybrać 8, to już w ogóle byłem przerażony. Ale jakoś tam do tego w końcu doszedłem. Także traktujemy po prostu te wszystkie zdjęcia jako single i tak naprawdę to ja bym się chciał po prostu dowiedzieć od was, panowie, czy w ogóle w tych zdjęciach coś widzicie ciekawego, bo jest teraz masa konkursów, które mam wrażenie są może trochę nastawione na zarabianie pieniędzy na fotografach i bardzo często jest jakieś tam fee, które trzeba opłacać i ono bardzo często w przełożeniu jeszcze z euro czy z dolarów na polskie złotówki to nie jest tanie. I się zastanawiam po prostu, czy jest sens w ogóle w tej chwili wysyłania któregoś z tych zdjęć, które tutaj wam przedstawiam na jakieś konkursy, czy one po prostu są w miarę zjadliwe fotograficznie i co wy po prostu na temat tych prac sądzicie? Wiesz co, to może ja zacznę tym razem. Ja generalnie zacząłbym od tego w ogóle, co to jest street, bo jakby dla mnie taka fotografia uliczna, streetowa, jest jakby fajną drogą do tego, żeby robić sobie ciekawą wrażliwość, wyrobić sobie pewien styl fotografowania w sobie, pewną formę tak naprawdę fotografowania, ale za pomocą takich zdjęć można też opowiadać tak naprawdę historię. To nie muszą być oczywiste historie, takie związane z konkretnym miejscem, z konkretną osobą, grupą osób, czy no takie typowo reporterskie podejście. Może być to bardziej abstrakcyjne, ma to układać w cykle bardziej abstrakcyjne. I myślę, że o tym też zaraz Michał Adamski ci więcej opowie, bo on gdzieś tam pewnie bardzo mocno zmienił swój sposób fotografowania od takiego typowego streeta. Każdy z nas gdzieś tam takie zdjęcia też robił i gdzieś tam szukaliśmy na tych ulicach też właśnie takich kadrów. U ciebie jest bardzo fajna wrażliwość, zarówno taka wrażliwość na emocje, jak i wrażliwość taka na właśnie takie formalne aspekty typu światło, typu jakiś ciekawy kadr, typu jakaś emocja i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko super. Pytanie jakby, jak zrobić krok dalej, nie? Czyli jakby jak zacząć takimi zdjęciami opowiadać jakby trochę szersze historie, czy posługiwać się bardziej zestawami niż pojedynczą fotą. Oczywiście podpowiemy ci każdy subiektywnie z nas, która fota na przykład najbardziej kogoś rusza i to jakby nie ma problemu. Tematyka konkursów to już jest w ogóle oddzielna tematyka, bo coraz więcej tych takich konkursów płatnych się pojawia, gdzie tak naprawdę czasem nie warto po prostu wysyłać fot i sam wiesz, jak pewnie jest, nie? No wiem, jasno. Natomiast
No, to tyle jakby z mojej strony. No, ja traktuję streeta jako pewną drogę, pewną furtkę do zaczęcia opowiadania o czymś, bo tak naprawdę to jest rodzaj fotografii dokumentalnej. No, tak jak spojrzysz na tych wszystkich klasyków fotografii, to gdzieś tam ich się też przypina im się taką łatkę streetowców i tak dalej, fotografowali na ulicy. Ale jakby w ich fotografowaniu było też taki, przynajmniej tak to przedstawiają często, jakby taka myśl przewodnia, że albo fotografowali jakby zmieniające się miasto, kulturę, albo zależało im na pokazaniu jakichś relacji, albo braku relacji i tak dalej, i tych przykładów jest całkiem sporo. Ja myślę, że Michał Adamski może teraz parę słów powie od siebie. Tak, wiesz co, no ja bym zaczął od tego, że ja myślę, że trzeba też sobie w głowie też trochę ustawić i sobie powiedzieć właściwie po co się wychodzi na ulicę i fotografować. I tym mi się wydaje, różni się na przykład to, że nie wiem, że jakby ten street od jakiegoś reportażu czy fotoreportażu, że jakby... Przynajmniej dla mnie tak też było, żeby po prostu, że kiedyś też tak wychodziłem po prostu, żeby coś sfotografować, żeby sobie tam, nie wiem, złapać troszkę światło, tak wiesz, pobawić się formą, pobawić się światłem. Widzę, że tutaj ty też to łapiesz, bo masz, widać, że to oko gdzieś tam u ciebie jest i masz, tak jak mówił, tą wrażliwość na człowieka i na w ogóle na tą formę, na światło. A musisz sobie właśnie też ustawić w głowie chyba taką świadomość, po co idziesz i pomyśleć sobie, po co idziesz na ulicę sfotografować, bo jakby to, co kiedyś mi mówili, że w streetie właściwie tak naprawdę nie ma takiego drugiego dna, nie ma no właśnie, tego takiego dokumentalnej, jeżeli wychodzisz na ulicę po to, żeby sfotografować tylko światło, tylko jakiś zbieg okoliczności, że ktoś w jakimś momencie podniesie rękę, no to jakby to zostaje tylko z tym streetem. A jeżeli chcesz zrobić ten krok do przodu i zacząć fotografować i opowiadać fotografią, to jakby w tym momencie już szukasz czegoś innego, już nie interesuje cię tylko i wyłącznie światło, nie interesuje cię tylko i wyłącznie, żeby pokazać, nie wiem, ten śpiącego mężczyznę, tylko już zacząć opowiadać o tym, co widzisz, więc jakby i tu widzę, że na fakt no jakby masz kilka bardzo fajnych i ciekawych zdjęć, którymi na właściwie można no iść, rozpocząć i iść dalej i próbować. Oto na przykład zdjęcie mi się bardzo podoba, gdybyś mógł cofnąć, ale ja to tutaj jest takie właśnie zdjęcie, które ma jakiś nie ten element takiego, tak powiedzmy, że streeta, czyli jest taki ten moment. Chodzi ci o to zdjęcie, Michał? O to zdjęcie, tak. Że jest jakiś tam decydujący moment, ale widzisz cały też kontekst. Jest para ślubna, to jeszcze pewnie gdyby nie było tego worka tutaj plastikowego, jakby to też jest zupełnie zmieniało kontekst, a to też jest taki fajny kontekst z tym plastikiem jakby i to mi się podoba, to zdjęcie. No ja myślę, że to też jest takie wyjście, ten street to jest też taka wprawka trochę do tego, żeby nauczyć się fotografować ludzi, żeby mieć tą odwagę, żeby nauczyć się kadrować, to taka wprawka, żeby teraz właśnie zrobić krok do przodu, to sobie trzeba znaleźć, jakby myślę, że powinieneś znaleźć sobie jakiś temat i jakby go drążyć. I to wcale niekoniecznie musisz tam jakiś taki, możesz w tej samej jakby w tej formie znaleźć, nie wiem, fotografować turystów i wtedy znajdziesz sobie, nie wiem, selfie. No to jest takie proste jakby ćwiczenie z tych ludzi robiących selfie. No pewnie to już tego było dużo, ale też jakby fajnie sobie wejść i sobie zrobić taką spójną serię o czymś. Okay. A Mariusz, jesteś tam? Halo, halo? Tu jestem.
Znaczy, wiesz co, tak, znaczy tu zgadzam się w zasadzie z przedmówcami, a nawet jestem w kontrze. Czyli chodzi o to, moim zdaniem, w street photo, że to jest tak naprawdę jakby taki styl fotografowania i ćwiczenie na wrażliwość, na dostrzeganie kolorów, na dostrzeganie sytuacji, na anegdoty, czy na łączenie jakichś elementów. I ty to potrafisz. Masz to zrobione. Słuchajcie, zniknęliście mi z pola widzenia. Wszyscy, o, teraz jest Adrian. Masz to jakby opanowane. Mówisz, że chciałbyś sobie wychodzić i fotografować dalej, tak? Szkoda, bo masz umiejętności, opanowałeś na tyle sprzęt, jak na przykład to zdjęcie, to z parą młodą też, które ci już nie przeszkadza ci technologia. Potrafisz już ją ogarnąć na tyle, że sobie ty decydujesz, co będzie na zdjęciu, a nie aparat, że wyjdzie lub nie wyjdzie. I możesz zrobić krok kolejny do przodu, czyli tak fotografować, znaleźć sobie ten styl, sposób fotografowania, wykorzystać do jakiegoś tematu. Temat to jest kolejny problem, nie? To jest trudne. Masz wrażliwość na światło, na kadry, na kompozycję, jest wszystko ok. Zrób z tym coś dalej. Nie? Możesz oczywiście się zatrzymać, wysyłać sobie na konkursy streetowe, zdobywać nagrody albo nie, ale to za mało jest. Szkoda ci po prostu. Rozumiesz? Te umiejętności stracisz. Za moment przestanie cię to kręcić. Będziesz robił to stale, aż ci się to znudzi. Masz zrobione, masz opanowane wszystko to, żeby wykorzystać ten styl fotografowania do jakichś swoich tematów, do pokazania czy czegoś. Już to zrobiłeś, nie? Teraz czy zostaniesz, czy zrobisz krok dalej, bo na razie stoisz nad przepaścią. No, tak mi się wydaje, że w sumie już trochę mnie to zaczyna nudzić i gdzieś dokładnie. Tam, żeby... Dokładnie, żeby... bo to tak... Naszym... To tak jest, nie? Michał, tak właśnie to tak jest, tak, no dokładnie, że w pewnym momencie chcesz zrobić krok do przodu, bo okazuje się, że no ile można fotografować. Ty widzę, tutaj trochę jeszcze podróżujesz, więc to też jest troszkę inaczej, że jednak gdzieś tam zmieniasz to otoczenie, jest jakby... Masz... Różne środowisko, różne miejsca, więc jakby gdzieś tam zawsze coś jest nowego, no ale w tym momencie fajnie jest zacząć o czymś opowiadać, nie? Nawet o tym, że podróżujesz w jakiś swój sposób, znaleźć jakiś swój język o tym podróżowaniu, też by było, to też jest fajnie, ale właśnie zrobić ten krok do przodu i odejść od takiej tylko czysto formalnego fotografowania jako street. Mariusz się zgłasza. Ja podpowiem ci jeszcze, że znaczy ja tak robię, zawsze robiłem i większość, że na przykład abym cię zapytał, co ty fotografujesz, nie? Gdybyś mi powiedział, jak mówiłeś, robię street photo, nie? Tak? To się zgadzamy? Tak. A ja ci pytam, dobra, robisz street photo, ale o czym? I ty mówisz, patrzysz, no mówię o podróżowaniu, nie? Tak? Zgadzam się? Jest okej. Ja cię pytam, robisz street photo o podróżowaniu, ale o czym w tym podróżowaniu? I tak długo cię pytam, aż dochodzimy do dwóch opcji. Albo masz mnie dosyć i się rozłączasz, albo odpowiadasz sobie na te pytania i dochodzisz do tematu. Rozumiesz? Tak. Czyli tak. O czym i nagle to ci się pojawi, o czym będzie, nie? Po prostu. Też druga sprawa jeszcze, jeżeli chodzi o technikalia. Fotografujesz obiektywem ogniskowej? Na 35 albo 28. To mam wrażenie, że 28 ci lepiej służy. Mhm. Wiesz, 35 moim zdaniem coś tu jest za ciasno, nie? Nie ma oddechu lub skadrowałeś tak, ale mam wrażenie, że masz 28 jest w ogóle najlepsze szkło do streeta. To już jest przećwiczone od 200 lat. Wiadomo, że 28 street photo działa. Nie? 35 jest różnie z tym, nie? To jest wrażliwości, nie? Wiesz co, bo
I jeszcze, no. Jeszcze pytałeś o te zdjęcia, jakby, które takie są najmocniejsze. Ja może powiem najpierw o swoich, a tu się tu jakby powiem, co mi się podoba. Bo bym wybrał którąś z tych fotografii, one gdzieś tam najbardziej, może nie jako pojedyncze, ale jako jakiś taki styl twój fotografowania, to gdzieś tam na tych zdjęciach najciekawiej widać to, jak ty jakby czujesz, widzisz, pokazujesz nam to. Zdecydowanie najlepszą fotą moim zdaniem jest ta fota właśnie przez tą reklamówkę, o której mówił Michał Adamski, bo to wszystko zmienia i to jest fajne. To jest taka trochę klasyka, szukanie faktur, ale fajna fota. To jest taka klasyka światełka, nie? Jakby z różnych bajek są. Ta jest trochę taka instagramowa fota, ale coś się tam dzieje, nie? I jakby to jest bardzo fajny portret gościa, jakby dużo masz fajnych miejsc, fajnych ludzi, fajnie sfotografowanych, jakby widać tą twoją wrażliwość. Dla mnie jakby ta fota jest najfajniejsza i to jest tak naprawdę też pewnego rodzaju taki może być początek ciekawej historii, jakby można by było to pociągnąć w różne obszary, w takie właśnie coś, jak robił Martin Parr, że wiesz, fotografował turystów albo osoby jakby w bardzo turystycznych miejscach, a jak jeździsz i podróżujesz, to bywasz pewnie też w takich miejscach i można to sobie przećwiczyć i wtedy jakby rozchodzisz ten temat szerzej, czyli po prostu różne aspekty muszą być tych turystycznych miejsc, różne wiesz, jakby treściowo różne te zdjęcia muszą być. I tu już taki początek jest. No to się bardzo mocno też na przykład z turystyką kojarzy i to jest zupełnie inne zdjęcie. To tak naprawdę też jest o tej turystyce takiej, wiesz, nie słodko pierdzącej albo, że tak powiem, typowo instagramowej, ale to już jest jakby początek na przykład te trzy zdjęcia. One już gdzieś tam mogą być tak naprawdę początkiem, powiedzmy, jakiejś takiej historii, wiesz, bo to nie musi być aż tak bardzo mocno sprecyzowane, ale jak będziesz to zamykał w pewne ramy i będziesz miał różne kadry, tak jak tu masz trzy różne kadry, masz portret, masz jakiś kadr, powiedzmy, detal, masz po prostu jakiś szerszy trochę plan i to już wtedy zaczyna działać, a oko masz świetne. Nie wiem, czy jak panowie, które zdjęcie byście wybrali za najlepsze. Nie, no tutaj wybrałeś właściwie no, taki fajny ten zestawik jest, ale no, faktycznie to z młodą parą jakby już najmocniejsze z tego wszystkiego. A te trzy zdjęcia, które teraz zaznaczyłeś, znaczy mają taki jeden wspólny mianownik, taki właściwie plastik, nie? Czyli jakby można by było poprzez jakby też już jest opowieść o jakimś takiej turystyce plastikowej, masowej właściwie, że wszędzie, wiesz, wszędzie musimy wejść i wszędzie za sobą coś targamy, nie? Więc jakby to już jest jakby nawet taki, wiesz, takie trzy zdjęcia, które zaczynają już o czymś opowiadać, nie? A te pozostałe to są takimi faktycznie takimi klasycznymi przykładami fajnych takich zdjęć state'owych, gdzie jest faktura, gdzie jest światło, gdzie jest jakaś abstrakcja, jak z tym koszem i z tym kubełkiem po kawie do kosza. No, to jest taka kolorystyczna, formalna zabawa, abstrakcja i to są no, to fajne zdjęcia wybrać, ale to ten fajny. No. Znaczy ja bym poczekał jednak na to, aż zrobisz krok do przodu, jak stoisz nad tą przepaścią, nie? To jest w ogóle tak, panowie. W porządku, ale za wcześnie na kończenie. Chyba, że chcesz jakby to zakończyć jakby fotografowanie na czymś takim, to w porządku, ale szkoda, nie? Po prostu, bo masz wszystko, co spowoduje, że możesz się rozwinąć. Bo jest jeszcze tak, ja nie wiem, czy wy mnie słyszycie dobrze? Tak, słyszymy.
Bo jest tak, że jak sobie robię te streety, to w pewnym momencie mnie jakieś paterny się zaczynają układać, tak jak na przykład w podróży w Wietnamie zacząłem fotografować osoby, które śpią na ulicy i mam trochę tych zdjęć, ale ich jest za mało i duża część z nich jest po prostu słabych. Powiedzmy, że 2-3 zdjęcia może mi wyszły trochę lepsze i do czegoś już tam by się nadawały. Z kolei w Polsce robiłem przez ostatnie 2 lata sporo zdjęć osób, które chodzą w bandażach. Gdzieś tam na rękach, na nogach, na głowie, gdziekolwiek i też jakąś tam serię tego mam zrobioną, więc pytanie, czy iść w tym kierunku, żeby szukać tych patternów fotografii ulicznej i z nich tworzyć po prostu serię, czy szukać po prostu zupełnie oddzielnie tematów poza streetem i wykonywać te tematy reportażowe. Ja myślę, że nie musisz ograniczać się ani do streeta, ani do tematów typowo reportażowych. Możesz fotografować formalnie w taki sposób, jak teraz fotografujesz, tak jak powiedzmy tu są te 3 foty, które ci pokazaliśmy, ale jakby możesz zastanowić się, co jakby cię interesuje w tym, tak? Czy na przykład będzie to ta szeroko rozumiana plastikowa turystyka, czy to będzie na przykład jeszcze coś zupełnie innego, ale to nie musi być taki, wiesz, typowy konkret, że będziesz miał tylko śpiące osoby, chociaż są fajne materiały o Japonii na przykład, wiesz, o takich właśnie śpiących osobach w metrze, bo to jest jakiś problem społeczny. Tu chodzi o to, że wiesz, zdjęcie poza formą ma też tą treść i ta treść czasem, mimo tego, że zdjęcie jest gorsze technicznie albo nie ma tam idealnego światła, czegoś tam, to jednak działa tym, że jakby to jest treść i w zestawie okazuje się, że zestawu, wiesz, nigdy się nie układa z najlepszych zdjęć. Często jest tak, że wiele najlepszych pojedynczych klatek wypada z zestawu, bo po prostu nie pasują do niego. Nie? Tam się stawia bardziej na treść. I tak jak tu w tych 3 zdjęciach ja zobaczyłem co innego, Michał Adamski zobaczył też jakby co innego go zastanowiło i zastanowiło, to znaczy, że te zdjęcia mają po prostu treść, nie są, wiesz, proste, schematyczne, jednoznaczne, tylko są wieloznaczne i wciągają jakby w taką szerszą opowieść. To wiesz, to nie muszą być billboardy, typowo same billboardy, sami ludzie w bandażach albo przepraszam, albo sami śpiący ludzie, tylko można jakby szerzej to traktować. Wtedy to też jest, wydaje mi się, ciekawsze. Okay. Ja myślę, że jeszcze jakbyś chciał, to możesz się zapisać na warsztaty, które niebawem odpalimy w Pixhouse'ie i tam dokładnie to robimy, co później byś mógł zrobić ze swoimi zdjęciami. Tak, Adrian? Tak, tak, no bo tam właśnie skupiamy się na tym, jakby jak opowiadać zdjęciami, nie? Czyli, a zresztą byłeś chyba u nas na warsztatach, nie? 2 lata temu, ale jeszcze, czy chyba nawet 3 lata temu to było, ale wtedy chyba jeszcze fotograficznie byłem na innym poziomie mentalnym, więc myślę, że chętnie bym jeszcze raz skorzystał, jeżeli będziecie robili. Zapraszamy. Super. Musimy, wiesz co, niestety pomalutku kończyć. Jakieś pytania jeszcze do nas masz? W zasadzie to chyba dość wyczerpująco mi odpowiedzieliście, więc wiem, co mam robić mniej więcej i na czym się skupiać, więc mam nadzieję, że was zaskoczę niebawem jakąś serią. Dobra. Będziemy czekać. Odzywaj się i zapraszamy na warsztaty. Dobra, no to w takim razie dziękuję wam bardzo za poświęcony czas i powodzenia dalej. Dzięki. Trzymajcie się. Dzięki, cześć.